Kasia, już się spóźniłam prawie, więc lecę. Amfidzie. Poziom zmęczenia wynosi dosłownie 10 na 10. Jest taka brudna, bo miałam rano anatomię, więc trochę śmierdzę prostektorium. Czyli lepiej. Założyłam linsy, skrypetki, poduszka. Okej, wyszło to całkiem ładnie. Tak na podsumowanie dnia, my generalnie w poniedziałki o 22.30 mamy kartkówki z histo i to jest taka trochę trudniejsza biologia i w każdym razie robią kartkówki tak trudne, że sami się mylą i są błędy. Dobranoc, I'm done. W końcu jestem w domu, jest około 12.30. Skończyłam zajęcia o 10.30. Wróciłam do domu, mam plan zaraz się uczyć, dlatego zmieniłam outfit ze spódnicy na spodnie, ponieważ uważam, że super ważne jest to, żeby do nauki mieć coś, jakby w czym czujesz się dobrze, ale jednocześnie wiesz, że to nie jest coś, w czym położyłbyś się do łóżka. Więc jakby czujesz się taki, że jakby work people. No i zawsze zakładam albo leggings, albo dresy, ale takie lepsze, wiadomo, mamy taki podział na lepsze i gorsze dresy, jakie się ma w szafie. No albo spodnie, które są super szerokie, albo takie, w których wygodnie. I akurat dzisiaj założyłam takie spodnie, które są na mnie bardzo duże. No i jest mi wygodnie, a jednocześnie czuję się taka ogarnięta, taka, że mogę siadać do nauki. No, więc mam plan teraz albo czytać histo, albo osteologię, albo czaszkę i czuję się taka całkiem zmotywowana, więc let's go. Byłam już głodna, więc zrobiłam sobie obiad, ryż, warzywa i łosoś pieczony. Musiałam go trochę później podsmażyć, bo był surowy. I ogórki. I przyszłam w ław. Najpierw zakładam pod mój strój na ław.
Jest super ładnie dzisiaj. W końcu za chwilę mam łeb. Siłownia sama w sobie jest bardzo spoko, ale słabej stronie ma do prysznicy nagrywek i trochę jest głupia, bo ludzie się tu malują, a ja na przykład gdzieś się kąpać i jest niezręcznie. I mam białe spodnie i znaczy czarne spodnie, czarny stanik i bluzkę. Hej! Co? Hej, jest czwartek. Wczoraj była środa, po histo spał mojego chłopaka i wieczorem nie zrobiłam za dużo, bo porobiłam czasówek na angielski, muszę spać, byłam zmęczona. A dzisiaj mamy informatykę medyczną, przedmiot bardzo bez sensu. Ale cóż, tutaj później wracam chyba do domu i będę się uczyć. Wróciłam do domu. Nasza informatyka trwa ponad 2 godziny. Jestem całkiem wyspana, bo wczoraj praktycznie nic nie zrobiłam i muszę spać. Więc biorę się za robotę, wyłączę telefon, żeby się nie rozpraszać. Normalnie albo używam Planty, czyli takie coś, że po prostu włączasz na godzinę i nie możesz używać telefonu, jak masz włączone i tam później możesz sobie kupować jakieś drzewka czy coś. Ale dzisiaj coś czuję, że to będzie mnie rozpraszało, szczególnie jak czasami nagrywam coś, to mnie rozprasza, więc wyłączę telefon, będę siedziała, czuła się plan jest taki, żeby zrobić coś. Z jamy brzusznej i z miednicy, bo jutro mam takie ostatnie zajęcia, na których może być trochę podsumowania ze wszystkiego, a było tego dużo. Więc pewnie będę siedziała w atlasach, będę robiła jeszcze jakiś męski, żeński, czy się uda powtórzyć. Byłam już głodna, więc zrobiłam sobie jabłko, orzechy i czekoladę. I biorę się do roboty. Mam wodę i jest git. Dodatkowo mogę pokazać, mam wypisane kolokwia do końca i terminy egzaminów. Tak trochę, żeby się przestraszyć raz na jakiś czas, jak spojrzę na scenę. Zrobiłam sobie takiego omleta z wrapem, z kamembertem w środku, polaną oliwą, bazylię, ogórek. Nie wiem, jakim cudem jest 20. Zaraz będę się iść myć, ale jeszcze robię szpilki z learningu, więc let's do this.
Dojechałam pociągiem i teraz jadę do domu. Albo będę się uczyć, albo odpocznę, pójdę spać, albo pójdę na spacer, zobaczymy. Jest mega piękna pogoda i jeszcze spotkałam teraz znajomych starych w pociągu, więc bardzo miło. Wcześniej byłam z kolegą na jedzonku, a natomiast dzisiaj całkiem spoko, mieliśmy szpilki. W ogóle śmiesznie, bo bardzo dużo osób nie wie do końca, jak wygląda anatomia. W sensie nikt się raczej na tym nie zastanawia, jak nie jest na lekarskim. Ale to mniej więcej wygląda tak, że to jest tak w filmach trochę. Bo przychodzisz i po prostu masz ciała w takich białych opakowaniach. No i to są realnie takie ciała. Nie masz na przykład mniej więcej z 6 ciał na takie duże sale. Chodzisz, oglądasz struktury, masz szpilki, czyli po prostu wbijają ci szpilkę w jakąś strukturę, musisz powiedzieć, co to jest, napisać. U nas na przykład są szpilki głównie po angielsku i po łacinie. Na niektórych uczelniach nie ma w ogóle łaciny. Zazdrościmy. No i tak, dobra. Jadę do domku,